Cześć, ja jestem Agata i rysuję słowa. Jakkolwiek może dziecinnie albo niepoważnie może to brzmieć, to jest całkiem poważny biznes. I chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami moimi wpadkami i fuck-upami, które miałam w trzech głównych obszarach tego, czym się zajmuję. A będzie to trochę o rysowaniu na żywo, czyli grafik recordingu. Opowiem Wam też o takich moich fuck-upach związanych z rysowaniem filmów eksplanacyjnych, czyli jak jest coś skomplikowanego, to jak to wytłumaczyć w prosty sposób, na przykład jakiś proces biznesowy w firmie. No i jeszcze, jeżeli będziecie chcieli, to też dodam coś od siebie z takiej praktyki trenerskiej, bo też od ponad dekady prowadzę szkolenia biznesowe i opowiem Wam, co mi w życiu w związku z tym nie wyszło. Dobra? Nawet widzę szansę, dobrze! Okej. Z tym rysowaniem na żywo, czyli grafik recordingiem, to jest tak, że to jest w ogóle fajne działanie, bo pomaga skupić się na konferencji. Jest konferencja, załóżmy, na 2-3 tysiące osób i trzeba zadbać o to, żeby ludzie się nie nudzili, żeby dostali jakąś dodatkową wartość, na przykład notatki, żeby byli zaangażowani. I tutaj wchodzę ja i dzięki mnie tacy ludzie mogą sobie wyjść na kawę, wrócą i nic nie stracą. Ale z tym rysowaniem na żywo, no cóż, jeżeli mam kamery, które śledzą moje rysujące ręce, jeżeli ja nie wiem, w 90% zleceń ja nie wiem, co padnie ze sceny, jeżeli nie zawsze wiem, z kim będę pracowała, czy będę miała wolontariuszy, czy nie, no to co może pójść nie tak, prawda? I opowiem Wam kilka historii związanych właśnie z takim rysowaniem na żywo. Więc wiecie, co jest fajnego w tym grafik recordingu? Że to jest coś nowego na rynku. A wiecie, jaki to ma największy minus? Że to jest coś nowego na rynku. Otóż dlatego, że jeżeli coś jest nowego na rynku, to ani klient jeszcze nie bardzo wie, jak to ugryźć, ani osoby, które wykonują takie usługi, też nie mają od kogo się uczyć, więc muszą wypracowywać to same. Tak samo było z ustalaniem cen, z ustalaniem pewnych procedur, z ustalaniem miejsca pracy, chociażby tak prozaiczna rzecz. Jedno z moich pierwszych grafik recordingów, czyli tego rysowania na żywo, miało miejsce w Operze Narodowej, kiedy zostałam zaproszona do ilustrowania na żywo takiej galerii bajek. To była premiera książki, gdzie byli zaproszeni na nią VIP-owie, celebryci, osoby z show biznesu wraz ze swoimi pociechami. Elegancka gala. Wyobraźcie sobie, Paweł DeLong wkracza na scenę. Kobiety piszczą. Tak elegancko piszczą. W końcu to była gala, nie? Dzieci szaleją. No i w pewnym momencie ja taka zafascynowana, bo wiecie, moje rysowanie nie polega na tym, żeby było ładnie, tylko żeby było skutecznie, żebym narysowała jak najwięcej wartościowej wiedzy, która pada ze sceny. I rysuję sobie tego Pawła DeLonga i w pewnym momencie czuję, że coś mnie ciągnie za sukienkę. Patrzę, a tam taki, nie wiem, 6-8 lat, blondynek, o lazurowo pięknych oczach, wpatruje się ze mnie, właściwie to lustruje mnie spojrzeniem od góry do dołu, tak, proszę pani, ja jestem psychologiem, nie jestem artystą, jestem psychologiem, więc zwykle ciekawi mnie, co młodzi ludzie zwłaszcza mają w głowie, więc tak delikatnie pytam, słucham. Proszę pani, a ożeni się pani ze mną? Lekki szok, tym bardziej, że już byłam mężatką, ale dalej ta moja ciekawość poznawcza kazała mi dociekać, więc najdelikatniej jak potrafiłam, dopytuję, skąd takie pytanie? A, bo pani ma tak, no, pani tak ładnie rysuje i ma pani dużo kredek. Materialista. Więc na dobrą sprawę motywacje matrymonialne mogą być różne. Ale nauczyło mnie to jednego. I wzięłam sobie z tego taką lekcję biznesową. Muszę koniecznie zadbać o moje środowisko pracy. O miejsce, o warunki pracy, w których realizuję usługę. Bo jeżeli ja tego nie zrobię, to klient skąd ma wiedzieć, że na przykład ciężko jest mi słuchać, analizować, rysować i dodatkowo jeszcze opiekować się gromadką kreatywnych dzieci. Wybrnęłam, bo podrzuciłam tym dzieciakom, które zaczęły mnie otaczać, no co mają dzieci robić na gali, umówmy się, jak jest kolorowa pani, no to wiadomo, że do niej przyjdą i kradną jej kredki. Dałam im trochę kredek, tych tańszych i miałam z głowy. Tym bardziej, że wsparły mnie wtedy dzieci organizatora i zabrały całe towarzystwo dwa kroki obok. Także miałam pod pieczą dzieciaki. No wiecie, ja nie wiem, czyje to dzieci. I tak głupio by było powiedzieć coś niemiłego do dziecka, kogoś ważnego, zwłaszcza dla organizatora, prawda? Więc to mnie nauczyło tego, żeby dbać o miejsce swojej pracy. Ale podobną sytuację miałam kilka miesięcy później, no bo oczywiście nie mogę się uczyć na swoich błędach, ani na cudzych. Więc po kilku miesiącach Arena Tauron, 20 tysięcy osób na widowni.
15 kamer. Każda prawie, że śledzi ruchy mojej ręki, kiedy na żywo rysuję najlepszych mówców na świecie. Po 5 godzinach przerwy, po 5 godzinach pracy ciągłego rysowania, miałam ten luksus, że dostałam 20 minut przerwy. Wiecie, obiad. Bo praca grafik rekordera, czyli takiego ilustratora konferencyjnego, rysownika konferencyjnego, zaczyna się wtedy, kiedy jest konferencja, a pierwszą przerwę mam po jej zakończeniu. No bo w przerwach muszę zdigitalizować obraz, wysłać go klientowi, zadbać o milion innych rzeczy. Więc kiedy już po tych 5 godzinach miałam przerwę, a wiedziałam, że za chwilę po tej przerwie występuje Nick Wuci, czyli kojarzycie gościa? Ten bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń? Jak on przytula. Ale wracając do meritum. Nadchodzi przerwa. Złapałam pierwszego lepszego wolontariusza za rękaw. Mówię, słuchaj, tu te kartki, te 4 metry kartek są przygotowane dla Nika. Tu są moje pastele. Proszę, pilnuj. Te pastele warte są 2 miesięcy utrzymania mojej rodziny. To są ponad 4000 zł. On mówi, dobrze. Więc ja rozkosznie pokicałam na obiad. Po 15 minutach wracam. A moje stanowisko jest otoczone chmarą dzieciaków. No bo rodzice też przychodzą na takie konferencje z dziećmi, a jak dzieci widzą kogoś kolorowego, no to je tam ciągnie, jak pszczoły. I wiecie, gulę mam tu. Mój sprzęt, 4000 i dzieci. I mamuśki, rozentuzjazmowane w poziomem kreatywności swoich bociek. Ale zachowałam zimną krew. Podchodzę do mam, mówię, konspiracyjnym szeptem, na pani miejscu natychmiast umyłabym rączki tym dzieciakom. Te pastele są toksyczne. Dzieci nie było w pół minuty. Miałam wszystko dla siebie. Znaczy właściwie to pół tych produktów, bo resztę było na dzieciach. Ale to już problem ich mam. W każdym razie to mnie nauczyło nie tylko dbania o własne narzędzie, o własną przestrzeń, ale i o narzędzia. Ale spokojnie. Jeszcze wyciągnęłam z tego jedną lekcję biznesową. Gdybym ja miała ze sobą swojego asystenta, albo gdybym wolę, chodzi o delegowanie, gdybym ja delegowała wprost i konkretnie, mówię, ty, gościu, 15 minut, jesteś tu, później ja wracam. I tyle. I problem z głowy, więc teraz na każdą konferencję jeżdżę albo ze swoim aniołkiem, ze swoim asystentem, albo dostaję od organizatora już przygotowanego mentalnie na mnie delikwenta. Wiecie, dzieci, wiadomo, ja wiem, jak jest, sama mam dwójkę, więc wiem, że bywa różnie. Powiem wam może jeszcze jedną historię związaną z tym rysowaniem na żywo, dobra? Konferencja nieduża, 500 osób. Zakończyła się i była jeszcze dodatkowo gala. Gali już nie musiałam rysować. W związku z tym i tak stałam dalej przy tablicy, bo chciałam zrobić dobrze klientowi. Żeby był zadowolony, żeby dostał ode mnie troszkę więcej, niż się spodziewa. Ale w tym czasie, bo ja pojechałam na tą konferencję ze swoim 7-miesięcznym synem, który w spacerówce obok, razem z opiekunką, mi kibicowali. Synek zasnął, a opiekunka na to potrzebuje 10 minut przerwy. No to co, ja jej nie dam? No oczywiście, że ja sobie poradzę, jako i mama, będę podglądała tego śpiącego bobasa za tablicą, no i będę rysowała, co tam mi wpadnie w ucho. Wydawało mi się. To wyglądało tak, była scena, obok sceny był Mercedes superklasy, a obok tego wszystkiego ja i moja tablica. No i dziecko za tablicą, ale schowane i spało. Zaczyna się. Pan Marcin Prokop, też kojarzycie, to ten z długimi nogami, wchodzi na scenę i już zaczyna zapowiadać gości VIP-ów, a tu nagle na całej sali syrena. Ale to nie było moje dziecko. Ono owszem się obudziło, ale stwierdziło, że pogłaska Mercedesa. A jak wiecie, Mercedes ma alarm. Więc pan Marcin Prokop inteligentnie zażartował, że niby fanfary na jego cześć i tak dalej, ale co się najadłam wstydu, to moje. I tym bardziej nauczyło mnie to, i to jest kolejna taka lekcja biznesowa dla mnie, że jeżeli jestem na konferencji w jakiejś roli, to jestem tylko w jednej roli. Albo jestem rysownikiem i usługodawcą, albo jestem mamą. I od tamtej pory tego nie łączę. Ale jeżeli chodzi o łączenie różnych rzeczy i o właśnie klientów biznesowych, to chcę wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy. Mam takiego fantastycznego klienta, z którym współpracuję od wielu lat. Jesteśmy wobec siebie bardzo lojalni. I właściwie już od pierwszych warsztatów coś między nami kliknęło. Zawsze, kiedy robiłam dla niego notatki, to operowałam tęczą kolorów i szczerze mówiąc, po pewnym czasie, już chyba to było nasze trzecie czy czwarte zlecenie, klient powiedział, pani Agato, daj pani wolną rękę. A mi w to graj. Nie? Zrobię po swojemu. I ja tak bardzo chciałam dopieścić tego klienta,
bo miał wtedy spotkanie, warsztaty topowych swoich menadżerów, że wymyśliłam, ja mu zrobię profesjonalną notatkę. Ona będzie taka biznesowa, że po prostu, o, jak wszyscy zobaczą te biznesy, bardzo. No i cóż, przerwa obiadowa. Ja taka dumna, bo nad żadną notatką wcześniej nie pracowałam do takiego stopnia. Nad żadna nie miała tak wypieszczonych detali. Tu cienie, światło cienie, szary, czary, czarny, czerwony, to były jedyne kolory, których używałam, bo wiecie, chciałam, żeby było logo klienta. Hydrauliczne systemy hamulcowe to zobowiązuje. Podchodzi do mnie szef wszystkich szefów na samym początku obiadowej przerwy. Pani Agato, dobrze się pani czuje? To mnie skonfundowało. Musiałam mieć bardzo idiotyczną minę, bo za chwilę się zmitygował. Pani Agato, bo tak się zastanawiam, czy z panią wszystko w porządku? Nie wiedziałam, co powiedzieć. Mrugnęłam dwa razy. Mam nadzieję, że zrozumiał. Bo mamy takie pytanie z zespołem w sumie, czy mogłaby pani w końcu zacząć rysować po swojemu? Okazało się, że klient, dając mi wolną rękę, domniemywał, że ja nadal będę mu rysowała kolorowe notatki, że one będą energetyczne, kolorowe, komiksowe. A ja chciałam, żeby były piękne, eleganckie, żeby miał się czym pochwalić. Cały obiad pokolorowałam, całą przerwę obiadową kolorowałam tą notatkę. I to jest lekcja moja biznesowa. Nawet jeżeli klient daje ci wolną rękę, to i tak doprecyzuj, co to znaczy i czego on chce. A druga rzecz, która też mi z tego naturalnie wynikła, pamiętaj, że dostarczasz pewną unikalną wartość klientowi. I to jest niesamowicie istotne, że oprócz tego, że ją dostarczasz, żebyś ty wierzył w to, że ją dostarczasz. Bo bez tego to życzę szczęścia. Będzie potrzebne. Ale to może skończmy z tym rysowaniem na żywo, bo chcę wam powiedzieć jeszcze o tych filmach rysunkowych. Widzieliście kiedyś takie filmy rysunkowe, rysująca ręka i tak dużo się dzieje? Tak? Fajne to? No, to robimy to od 5 lat. Mam takie ekipy. I wiecie, nawet jeżeli robimy to od 5 lat, to nie jesteśmy odporni na wpadki. I to popisowe, bo niedawno robiliśmy właściwie też taki film, bo te filmy można robić na różne sposoby. Można na przykład tłumaczyć trudne procesy, albo role w biznesie, albo na przykład historię filmy i to właśnie taką historię ostatnio rysowaliśmy dla jednego z potentatów elektrotechnologicznych. I technicznych też w sumie. Znali się na energii w każdym razie. I jak się, żeby wam przybliżyć temat, jak się kręci taki film rysunkowy, no to mniej więcej minutę kręci się 4 do 5 godzin. Żeby było tak ładnie, fajnie, wybajerzone. I kręcimy. Tylko że tak dobrze nam się pracowało akurat z tą ekipą, z którą kręciłam ten film i znamy się jak łyse konie, więc mamy przy tym kupę śmiechu, że stwierdziliśmy, że nie robimy przerw. My kręciliśmy, było fajne flow, sceny były bardzo skomplikowane, to nie były tylko filmy rysunkowe, o nie, tam się działo. Tam wjeżdżały samochody, tam rozsypywaliśmy pieniądze, podpisywaliśmy wirtualne umowy. Naprawdę było ciekawe. Chyba nawet za ciekawe. Tak w to weszliśmy, nie robiąc przerw, że oddaliśmy ten film klientowi. Klient oczywiście chciał film na wczoraj, cuda robimy od ręki, nie? I zgłosił nam, że bardzo podoba mu się ten film. Jest w ogóle zachwycony podejściem i scenariuszem, i scenami. Tylko jedna rzecz. W połowie filmu jest zdjęcie jego magazynu. Jedno z 40 prezentowanych zdjęć. Jedno z 40 prezentowanych zdjęć jest obrócone do góry nogami. Nikt by tego nie zauważył. My tego nie zauważyliśmy. Ale cóż, trzeba było nagrywać jeszcze raz, więc całą sekwencję, która była najbardziej skomplikowaną sekwencją tego filmu, musieliśmy rysować jeszcze raz. Czyli jedna, powiedzmy 3 sekundy, zajęło nam kolejny dzień zdjęciowy. I tutaj taka nauczka dla nas, że żeby robić przerwy, nawet jeżeli świetnie nam się pracuje, jeżeli się super znamy, to nie zapominajmy o tym, żeby dać odpocząć trochę naszemu mózgowi, naszym mózgom, żeby nie było takiego zbiorowego zaćmienia jak u nas. Czy wy macie też tak, bo jeżeli chodzi o takie zaćmienia mózgowe, czy wy macie czasami też tak, że jak dostarczacie klientowi tani projekt, to jest mnóstwo uwag i tak klient nie jest zadowolony, a jeżeli wycenicie to wyżej, to nie ma żadnych uwag, jest zachwycony? Zdarzyło się wam to? Komu się to tak zdarzyło? Zachwyt. Tak, zachwyt, tak? Jeżeli było bardzo drogo. Ja się zastanawiam, z czego to wynika, bo powiem wam, że kiedyś na samym początku, jak oferowałam na przykład portrety malowane kawą, to mi się wydawało, że po znajomości zrobię tani, a tej osoby to nie bardzo stać, więc tam zrobię jakąś tam zniżkę i tak dalej. Słuchajcie, portret
Malowankawą malowałam, owszem, z pełnym zaangażowaniem. 3 tygodnie. Wiecie, za ile go sprzedałam? Strzelajcie. 300 zł. Dwie dychy. 30 zł. No flaszki nie, bo nie piję akurat. Nie umiem. 30 zł. Słuchajcie, ja przez następne 2 lata nie mogłam patrzeć na kawę. No chyba, że kawę Osmana. To tak, kawa Osmana jest cool. Jej nie winię. Pamiętajcie o tym, żeby też nie zawyżać swoich stawek. Tylko jeżeli coś, co dostarczacie, ma wartość, to bądźcie wierni tej wartości. Nie zaniżajcie jej, bo po znajomości. To właśnie wasi znajomi, tego mnie nauczyliście też, że wasi znajomi nie powinni mieć oporów w płaceniu wam, w pomaganiu rozwijania waszych biznesów, waszych pomysłów. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład zaoferuje mi barter, to też to jest okej, bo wiem, że czasami są takie sytuacje, że nie można zapłacić, więc barter jest okej, ale musi mieć być równoważny z tym, co jest dla mnie ważne. Musi jakoś mnie też rozwijać. No dobra, ale może dosyć o filmach, powiem wam o moich aniołkach. Przechodzimy teraz, bo powiedziałam wam o rysowaniu na żywo, o tym, że warto zadbać o narzędzia, o tym, że warto zadbać o miejsce pracy, o delegowanie bardzo konkretne i o byciu, no, doprecyzowywanie wymagań, bym tak powiedziała lekka analitycznie. A chodzi o to, żeby robić przerwę w pracy. A teraz przejdźmy do jeszcze jednej ważnej rzeczy, o to szkoleń. Jak już wam mówiłam, że prowadzę czasem szkolenie, bo ja nie tylko rysuję. Czasem zdarza mi się być wynajmowaną przez firmy eventowe i moja praca polega wtedy na tym, że część konferencji rysuję, robię na przykład 26 metrów notatki wizualnej z tego, co się dzieje na scenie, a później są warsztaty inspiracyjne, które prowadzę, na przykład dla 50 top menadżerów. No i prowadziłam takie warsztaty ostatnio w Kazimierzu. Nie ostatnio, 2 lata temu, ale liczy się, w Kazimierzu. I tu miałam 2 fuck-upy. Pierwszy fuck-up polegał na tym, że jednego dnia, ja nie wiem, jakoś to źle zapisałam, albo nie w tym dzienniku, wtedy jeszcze nie miałam bujo, że 2 wydarzenia zbiegły mi się tego samego dnia. Jedne to było, wykładałam w szkole trenerów po południu, rano rysowałam konferencję, a w południe prowadziłam 4-godzinne warsztaty inspiracyjne. Nie wiem, jak to się stało, że mi się to zbiegło w jednym dniu, nie sprawdziłam. Wieczór wcześniej musiałam nagrać godzinne nagranie szkolenia, wprowadzenie teoretyczne dla absolwentów tej szkoły trenerów, dla studentów tej szkoły trenerów i puściłam to w trakcie, kiedy kończyłam już w Kazimierzu, jechałam, oni oglądali film, wkroczyłam akurat w trakcie trwania filmu tutaj w Lublinie na szkołę trenerów. Czy to, co mówię, ma sens dla was? To teraz ważniejszy fuck-up może tak, ok? Oprócz tego, że zapisujcie wszystko w jednym miejscu, tylko w jednym miejscu. Ważniejszy fuck-up polegał na procedurach. Ja jeszcze naiwna, nie wiedziałam, że jak mam swoich asystentów, bo do takiej konferencji na 50 menadżerów ja potrzebuję co najmniej 5 asystentów. Wiecie, do rozdania markerów, rozpakowania papieru, spakowania, certyfikatów i tak dalej. Więc mam ze sobą, wożę ze sobą albo studentów w swojej Akademii Sketch Notingu i pomagam im wdrażać się w rynek, pokazuję im od kuchni moją pracę, albo po prostu mam wolontariuszy przydzielonych. Miałam swoje aniołki, swoje asy Sketch Notingu. I wszystko im powiedziałam. Jak rozłożyć kredki, jak ułożyć markery, żeby było mi wygodnie po nie sięgać, jak posprzątać po pastelach, jeżeli któraś się zepsuje. Nie powiedziałam im tylko, jak sobie radzić ze stresem, kiedy ja się muszę szybko spakować. I jeden z moich aniołków wziął wszystko, co było w zasięgu jego dłoni i wpakował mi do bagażnika, chlepnął na do widzenia, jedź szerokiej drogi. I pojechałam. Wpadam na szkołę trenerów, prowadzę 4 godziny zajęcia, godzina 20, patrzę 10 nieodebranych od klientki, u której prowadziłam warsztat inspiracyjny. Dzwonię. Co się okazało? Mój aniołek był tak zaangażowany w pakowanie, że chwycił jeszcze laptopa głównego klienta, głównej szefowej i mi wpakował do bagażnika. Szefowa nie wiedziała, co się stało z jej sprzętem, dobrze, że nie podejrzewała mnie od razu, ale dzwoniła do mnie, żeby zapytać, czy przypadkiem nie widziałam jej laptopa. Bo był ważny. Znaczy laptop może mniej, ale dane na tym laptopie były bardzo ważne. Więc ja oczywiście zachowałam się bardzo profesjonalnie, godzina 20, pierwsza już wtedy, bo wtedy tak doszłam do siebie, potem wysłałam swojego męża do Kazimierza, pogonił, jak to dobrze mieć dobrego męża. A sama wróciłam do domu, bo byłam w ciąży, więc mi nie wypada trochę tak jeździć po nocy, rozbijać się. Więc moja nauka z tego wydarzenia jest taka, żeby delegując być bardzo specyficznym i opracować procedury nawet w małej firmie. Procedury to znaczy, jak się zachować w danej sytuacji.
Nie liczmy na łódź szczęścia. No, chyba że chcemy zyskać dodatkowy laptop na przykład. Więc to jest to, co związane jest ze szkoleniami, ale ze szkoleniami jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zarabianie. Ja kocham zarabiać. Ja kocham sprzedawać też, dzięki wsparciu tutaj moich biznesowych mentorów. I mimo, że się tego boję, ale jakoś mi to wychodzi, chcąc, nie chcąc. A jeszcze bardziej uwielbiam wydawać te pieniądze. Oczywiście mądrze, prawda? Biznesowo. Tylko w jednym jestem bardzo słaba. W egzekwowaniu długów. Do tego stopnia, że pozwoliłam w zeszłym roku klientowi na to, żeby zrobił sobie u mnie dług za moje wypracowane pieniądze, to się nazywa chyba kredyt kupiecki, 50 tysięcy. To dużo, niedużo, nie? Dla mnie to jest 100 z pampersów, więc było mi szkoda. I nie chcę, żebyście myśleli, że ja tak, wiecie, to jest taka miła blondyneczka, co to za dnia prowadzi kanał na YouTubie, na którym uczę ludzi rysować, jak nie mają talentu i rysuję słoniki z literki U, a wieczorami chodzę od domu do domu, pukając puk po puk z dwoma smutnymi panami, prosząc o zarobione pieniądze. To nie do końca tak. Ale i nikogo nie namawiam do tego, żeby siłą odzyskiwał swoje środki. Natomiast nauka dla mnie jest taka, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Przecież ja za te 50 tysięcy to mogłam mieć takie wakacje z rodziną. To, co u mnie poskutkowało, to spotkanie osobiste i przegadanie tematu, bo ja byłam cały czas zbywana przez tego klienta. Okazało się, że on po prostu miał taką sytuację, o której głupio mu było powiedzieć przez telefon. Dopiero podczas spotkania osobistego mi to powiedział, nie odpuściłam. I myślę, że to było dobre. Ale wiem, że już więcej do tego nie dopuszczę. Więc pilnujcie kasy. Mniejszej, większej, ale zawsze jej pilnujcie. I ostatnia rzecz, którą chciałabym się z wami podzielić. I mój największy fuck up, szczerze mówiąc. Fuck up największy i najdłuższy. Bo zaczął się 2 lata temu. I trwa do dzisiaj. 2 lata temu napisałam książkę. Książkę o tym, jak rysować, jak się nie potrafi rysować, jak to zastosować w biznesie, jakie ma to walory edukacyjne, jak bezpośrednio sobie to wykorzystywać w życiu codziennym. Książka jest super, pełna korekta, profeska. Tylko jednego zabrakło. Oprócz tutoriali i przykładów moich studentów, którzy rozkręcili dzięki notatkom wizualnym biznes i oprócz innych takich trików, miały tam być ilustracje. Jestem ilustratorką konferencyjną i zostało mi do zilustrowania kilkadziesiąt ilustracji własnej książki, bo od 2 lat nie mogłam do niej przysiąść i porządnie jej zrobić. Ja przez 2 lata realizowałam marzenia innych, zamiast skupić się na swoim celu. Wiecie, co mnie otrzeźwiło? Zadałam sobie pytanie, właściwie to usłyszałam to pytanie i sobie zmodyfikowałam pod siebie, bo wiecie, kobieta to zawsze pod siebie dopasuje, nie? Na czyje szczęście ja dzisiaj pracuję? Czyje szczęście i czyje cele spełniam? Bo przez ostatnie 2 lata nie spełniałam swoich celów. Dobrze powiedziałam, celów, nie celi. Uff. Ćwiczyłam. Ale wracając do tego podsumowania, na czyje szczęście dzisiaj ja pracuję? Z tym pytaniem chciałabym was dzisiaj zostawić, bo ono najmocniej ze mną rezonuje. Mam nadzieję, że zarezonuje też z wami. Już wiecie, jak możecie wyciągnąć wnioski z mojego wystąpienia, bo mówiłam wam o tym, że trzeba zadbać o siebie, o komfort pracy, o miejsce pracy, o narzędzia, nie wpuszczać dzieci do pasteli. Poza tym ważne jest też, żebyście delegując byli jak najkonkretniejsi i dookreślali wymagania klienta. To ważne. Ale ważne jest też to, żebyście byli wierni sobie i robili rzeczy, sprzedawali rzeczy za ich realną wartość, a nie tak, jak wam się wydaje. Nie zawsze sugerowali się cenami z rynku, bo to chodzi o to, ile wy potrzebujecie zarobić, by być szczęśliwymi. Więc pracujcie na swoje szczęście i uczcie się na moich błędach też. Dziękuję. Prawa ci się należą. Dziękujemy ci za tak konkretne rady, które można odnieść tak naprawdę do wielu biznesów. I dziękujemy ci za twoją odwagę, bo nie było łatwo na pewno tobie mówić o tych rzeczach. Mamy teraz chwilkę czasu na pytanie. Jeśli ktoś chce zadać Agacie, to śmiało. Jestem wasza. Jeśli nie, to Agata na pewno zostanie jeszcze chwilkę po konferencji, więc... Tak, jest pytanie. Jak sobie radzisz z
pracą, kiedy ci wszyscy patrzą na ręce. Nie radzę. Wiecie co, to jest tak, że ja nie myślę, ja działam. Bo to nie chodzi o to, żeby pięknie malować. Ja się nigdy nie uczyłam malować. Nigdy w życiu nie byłam na kursie rysunkowym, bo ja nie skupiam się na tym, żeby to było technicznie poprawne i kot miał 7 wąsów i umarszczenie odpowiednie. Mi zależy na tym, żeby mój klient zarobił na moich notatkach. Więc ja mu pomagam zarabiać. I jak ja bym myślała i przejmowała się tym, co pomyślą inni, albo jak zareagują na moje błędy gramatyczne, gorzej jak rysuję po ukraińsku albo po angielsku, no w ogóle jest masakra. Ale staram się o tym nie myśleć. Koncentruję się na zadaniu. No weźcie mnie jeszcze dopytajcie. Jeszcze ktoś? Tak. Co byś powiedziała sobie 10 lat temu? Co bym powiedziała sobie 10 lat temu? Co chciałabym usłyszeć 10 lat temu, czego nie usłyszałaś? Nie noś szpilek. To się odbija przy drugim dziecku. Ale tak serio, biznesowo? Dawaj plamę, dziewczyno, nie bój się, dawaj plamę. Bo im szybciej i im więcej będziesz dawała tych plam, tym szybciej się nauczysz. No i znajdź odpowiedniego mentora, tak jak tutaj mój mentor też będzie występował za chwilę. I po prostu słuchaj, kłóć się z nim, rzucaj w kąt jego książki, ale później do nich wracaj. Myślę, że to bym poradziła. A żebyście mnie zobaczyli 10 lat temu, kurka, jaka byłam nieśmiała. Ja poszłam na psychologię, żeby poradzić sobie z patrzeniem ludziom w oczy. A teraz występuję na 6-tysięcznych konferencjach. I jak sobie świetnie radzisz? Nie patrzę w kamerę. Agata, dla ciebie jeszcze dyplom. Jeszcze raz brawa za odwagę. Jestem wam bardzo wdzięczna.